Ten ekscentryczny pojazd ma tylko trzy koła, dwa z przodu i jedno z tyłu. Trzyma się drogi jak wyścigówka. Kto chce wyróżniać się z tłumu, powinien sprawić sobie coś takiego. Pod warunkiem, że nie ma zbyt licznej rodziny. Ten pojazd przyspiesza do 100 km na godzinę w 4,1 sekundy. Trochę wolniej niż motocykl, ale za to z jaką klasą. Produkcja zaczyna się od 34 rur tworzących ramę. Części umieszcza się w przyrządzie montażowym utrzymującym je we właściwym położeniu podczas spawania. Wykonanie 68 spawów zajmuje około 4 godzin. Rury, z jakich wykonuje się szkielet, mierzą 38 mm średnicy, ale ich ścianki mają zaledwie 1,5 mm grubości. Podobnych używa się do produkcji samolotów. Są lekkie, ale bardzo wytrzymałe. Przy składaniu mniejszych komponentów pracownicy posługują się wizualnymi pomocami montażowymi. Przed montażem wszystkie części umieszcza się na odpowiednio podpisanych miejscach tablicy. Dzięki temu monter nie zapomni o żadnej śrubce, łożysku ani uchwycie. Elektryczny dźwig wciąga czterocylindrowy, 152-konny silnik do wnętrza ramy. Za pomocą pneumatycznego klucza monter dokręca 6 śrub i 6 nakrętek. Zespół pedałów sterujących liczy 50 części, łącznie z pedałem sprzęgła, hamulca i gazu. Pedał hamulca jest grubszy, by nie wyginał się nawet pod bardzo mocnym naciskiem. Wszystkie gwinty pokrywa się specjalnym środkiem zapobiegającym luzowaniu się śrub pod wpływem wibracji. Na pompach hamulca i sprzęgła montuje się zbiorniki płynu hamulcowego i przewody. Temperatura wrzenia płynu hamulcowego przekracza 300 stopni Celsjusza, dzięki czemu hamulce rozgrzewając się nie tracą skuteczności. Spornik pedałów mocuje się do ramy za pomocą trzech śrub. Pojazd osiągający 230 km na godzinę musi mieć sprawne hamulce. Następnie montuje się zawieszenie z gazowymi amortyzatorami oraz zwrotnice wraz z tarczami hamulcowymi i aluminiowymi zaciskami. Do silnika przykręca się kolektor wydechowy. Cztery rury schodzące się w jedną, odprowadzającą spaliny do tłumika. Kolejna chłodnica z elektrycznym wentylatorem. Aluminiową, pokrytą skórą kierownicę blokuje na kolumnie sprężynowy zatrzask. Kierownica jest zdejmowana. Kierowca zakłada ją dopiero po zajęciu miejsca w pojeździe. Teleskopowa kolumna kierownicy stanowi część tablicy przyrządów, zawierającej prędkościomierz, licznik kilometrów i wskaźnik poziomu paliwa. Są tam także przełączniki kierunkowskazów, świateł, a także stacyjka. Tylne koło trafia między ramiona ruchomego elementu zawieszenia, zwanego wahaczem. Mocuje się je za pomocą śruby mierzącej prawie pół metra długości. Następnie montuje się łańcuch przenoszący napęd z zębatki skrzyni biegów na zębatkę koła. Małe gumowe uszczelki na osiach ogniw chronią je przed kurzem i piaskiem. Na koniec do ramy montuje się 19 elementów nadwozia. Po zmontowaniu pojazd mierzy prawie 3,5 metra długości, prawie 2 metry szerokości i trochę ponad metr wysokości. Jeśli chciałbyś, żeby Twoja bryka wyróżniała się na parkingu przed biurem albo supermarketem, może już czas rozważyć kupno trójkołowca.